Cześć kochani, witajcie dzisiaj z mojego mini burdelu kuchennego. Ja was bardzo przepraszam, ale ja jestem między siedzeniem w kuchni, a jakimiś różnymi rzeczami załatwionymi na mieście. Po prostu postanowiłam, że muszę zrobić dla was ten filmik, ponieważ jest właśnie sezon, zaczął się sezon tak naprawdę na przetwory i kończy się sezon na robienie przetworów z truskawek. Dlatego śpieszę do was z informacją, jak zrobić dla dzieci pyszne kompociki i dżemiki, które nie mają fiksów, miksów i innych różnych dziwnych rzeczy, tylko mało cukru, proste, nieskomplikowane, a dodatkowo jeszcze w bonusie dostaniecie soki z truskawek. A jeśli na przykład wasze dzieci lubią kompoty, ale nie lubią owoców z truskawek, to ja te owoce wkładam do ciast i też są bardzo dobre. To zaczynamy od kompocików. Okej, to najpierw wam pokażę efekt końcowy, czyli moje 46 słoików. Zaraz wam powiem, dlaczego one stoją tak do góry nogami. Ale tutaj o, tak, tutaj po majonezie. To może nie jest dobra reklama. Tak, to one stoją do góry nogami, żeby nie reklamować tutaj żadnej firmy. Nie no, żartuję. Dobra, jeszcze raz. O, tutaj widzicie, to jest z zeszłego roku jeszcze etykieta, że to jest kompot. Z truskaweczek. Przechodzimy do tego, jak takie kompociki się robi. Otóż, sprawa jest banalnie prosta. Co potrzebujemy? Potrzebujemy słoiczki. Ale nie takie, bo te będą dobre do dżemów. Natomiast bardzo dobre słoiki do kompotów to są właśnie tego typu. Czyli tak, to jest 400 ml, 300, 500 ml, to mniej więcej tyle. Jeśli nie kupujecie nowych słoików, tylko tak jak ja mam po różnych jakichś tam majonezach, to te słoiki dobrze jest porządnie wyparzyć. Do słoika wkładamy truskawki. Wkładamy ich na początku 1/3 słoika mniej więcej i zasypujemy jedną łyżką cukru. I teraz wkładamy kolejne truskawki. O, mniej więcej coś takiego. I teraz te truskawki wkładamy, zobaczcie, do mniej więcej tego miejsca. Wsadziliśmy już truskawki, teraz czas 1-2 łyżki cukru. To już zależy od wielkości trochę słoika. Czym więcej dacie tego cukru, tym lepiej one się będą przechowywać dłużej. Tak przygotowany słoik zalewamy wrzątkiem i zakręcamy. Po przygotowaniu słoików czas na pasteryzację. Mówią, żeby to gotować mniej więcej 20 minut, ale ja gotuję to zawsze dużo dłużej. Uważam, że jak się gotuje trochę dłużej, to po prostu jest większa szansa, że te słoiki po prostu dobrze się zapasteryzują. Więc później, jak już to się uda, odwracamy je do góry nogami na ściereczce i to sobie tak zostawiam na noc. Następnego dnia bierzemy słoiczek i sprawdzamy, czy tutaj jest pokrywka wklęsła, czy tutaj nie ma takiego wybrzuszenia. Jeśli jest wklęsła, to powinno być wszystko ok. Oczywiście sprawdzamy też, czy tutaj nigdzie nam nie cieknie. I jedyną rzeczą, która nam pozostaje jeszcze, to zrobienie etykiet. Nieco to trzeba pamiętać o tym, żeby podawać rok, żeby najpierw w kolejności po prostu te słoiki wykorzystywać. Róża, pomagasz mamie? Tak. No, robimy razem etykiety na kompociki. Aha, ty swoje tutaj etykiety robisz, tak? Co tutaj jest? Kompocik? Pokaż, tak, kompocik. Pięknie, pięknie, bardzo ładnie. No to tak, jeszcze tylko musimy zrobić jakieś 100 etykiet albo i więcej. A przy zabawie dziecięcej to chyba 50. I to tyle, jeśli chodzi o kompoty. A teraz będą dżemy z truskawek, bo nie będę tego rozbijać na dwa filmy, bo to jest bez sensu. Bo dżemy robi się równie prosto. Zaczynamy od tego, że należy obrać truskawki i tak jak w przypadku kompotów odkładamy te, które są takie
średnie, a zostawiamy te super truskaweczki, które będą właśnie na nasz dżem. Tu jest nasze krwawe pobojowisko. Te, które są takie średnie, co można coś jeszcze z nimi zrobić, to ja przerzucam do innej miseczki. Te średnie, jeśli ich jest za dużo, nie jesteście w stanie ich zjeść, to po prostu bierzemy, wkładamy je do garnuszka, zalewamy trochę wodą, gotujemy parę minut i mamy po prostu kompocik. Więc, nie zaczyna się od więc. Tak więc? Dobra, dzisiaj to taki naprawdę jest na dużym lajcie nagrywanie. Okej, okay. Czyli mamy obrane truskaweczki, co robimy z nimi dalej? Bierzemy wielki garn. Truskawki wkładamy do garnka i dokładamy cukru. Oprócz cukru dodajemy jeszcze cytrynę. Garze mamy zrobiony prawie dżemik. Dotąd miałam truskawki. W tym garnku to jest 11-litrowy garnek, chyba tak mi się wydaje, to ja tych truskawek miałam mniej więcej prawie 7 kg po obraniu. Są teraz dwie szkoły. Możemy to gotować przez 3 dni i cały czas to od czasu do czasu co mniej mieszać tam co godzinę, no i wtedy powstanie nam taki super intensywny dżemik. Natomiast ja Wam obiecałam, że to będzie dżem na szybko, więc dlatego stosujemy metodę numer 2. Co robimy? Gotujemy to przez kilka godzin, tak żeby trochę ta woda jednak odparowała, trochę wsiąkła w woda, no właściwie sok, tak, żeby zatrzymać w tych truskawkach. I później bierzemy i odcedzamy ten sok. Mam tutaj taką buteleczkę, wlewam do tego sok i dziewczyny mają dodatkowo w gratisie soki na zimę z truskawek. Co robimy później? Później, jak już przelejemy ten sok, to zostanie właśnie nam taki super fajny dżemik. On nie będzie, tak jak się spodziewacie w sklepach, taki super gęsty. Jeśli chcecie taki super gęsty, to musicie to wiele godzin gotować, żeby on faktycznie nam zgęstniał. Natomiast my takiego nie lubimy. My ten dżem truskawkowy, albo w ogóle dziewczyny potrafią zjeść tak po prostu sobie słoiczek dżemu. My taki dżem używamy do jakichś naleśników, placków, tego typu rzeczy. Te truskawki, jak widzicie, ja ich nawet nie kroiłam, one się nie tak bardzo nie rozpadają, więc one będą w całości. Ja ich nie robię z nich jakiegoś takiego musu, przecieru czy coś. One są w takich kawałkach. Jeśli potrzebujecie dżem taki na kanapki, który będzie taki faktycznie do rozsmarowania, no to musicie dużo dłużej gotować. Najlepiej, żeby ten wtedy na przykład sobie te truskawki jeszcze pokroić, będzie to trochę szybciej. Wtedy lepiej zrobić to partiami i nie w takim wysokim garnku, ale jeśli wykorzystacie sobie coś takiej wysokości, to będzie Wam dużo szybciej odparowywać ten sok i wtedy szybciej to zrobicie. Dlatego ten garnek jest dużo lepszy właśnie na takie moje rozwiązanie. Zrobiłam takie małe słoiczki dżemu, a takie duże słoiki, albo najlepiej tak naprawdę butelki, ale kurczę, okazało się, że nie mam butelek w domu, tylko wszystkie są na działce. Dlatego tutaj zrobiłam tylko kilka buteleczek, a resztę mam po prostu takie duże słoiki soku truskawkowego. Natomiast większość takich małych tutaj takich słoiczków mam właśnie z dżemem. Wyszło mi 8 słoików z dżemem, takich malutkich, i wyszło mi tych słoików sokiem 9. Więc więcej mi wyszło słoików z sokiem niż z dżemem tak naprawdę. Tych słoiczków jest tutaj naprawdę malutko, więc podejrzewam, że będę robić jeszcze raz. Teraz Wam tu pokażę, a przepraszam, tu jeszcze 2 są. To nie, to przepraszam, bo się pomyliłam. Jest ich w takim razie 11. Teraz chcę Wam pokazać, tutaj jeśli chodzi o pasteryzację, wzięłam garnek. Garnek, w środku jest właśnie ściereczka. Teraz wkładam, ściśle sobie tutaj układam słoiki.
I będziemy teraz zalewać wodą. Zniszczą się skumaczy, czy nie? Dobra, idę do to. Ekstra. Tak jest wyższy. Dobra. Teraz zalewamy to wodą i będziemy gotować. A tutaj macie dżemik z zeszłego roku, bo nie wiem, czy zdążę Wam dograć jeszcze to, jak zrobię dżemy z tego roku. I zobaczcie, on nie ma takiej postaci, tak jak dodacie fiksusz. On będzie taki gęsty, tylko on jest taki delikatnie płynny. Ale mam nadzieję, że będzie Wam smakował, że tutaj no po prostu, no to jest dżemik w miarę zdrowy, no nie ma tutaj bardzo dużo cukru, gdybym mogła, to bym się pozbyła tego cukru w 100%, ale naprawdę jak na taką ilość, to wydaje mi się, że tego cukru dużo nie ma, a smakowo mogę zdecydowanie takie dżemy na szybko polecić. W tym roku chcę spróbować do kilku słoiczków dodać troszeczkę naparu z mięty. Ja mam tutaj na balkonie w tym roku, ojeja, wszystkiego mnóstwo, jeśli chodzi o różne warzywa i różnego typu właśnie zioła. I mam bardzo duży taki, taką sadzonkę tutaj, oj, nie widać, bo ona jest w ogóle cała schowana, ale bardzo dużo mam mięty. Podobno właśnie dżemy z truskawek z miętą są wyjątkowo dobre. Polecasz takie dżemiki, żeby robić? Tak. Myślisz, że wszystkim dzieciakom będą smakować? Tak. No dobra. No to buziaki. Pozdrów wszystkich. Buziaki. I pa, pa. Pa, pa.